oceny pozycji budowania planu gry z typowych pozycji w centrum. Od razu mówię, że w tę środę będziemy mówili o jeszcze większych słabościach piątkowych, które nie są słabe. Pani Doroto, gdzie pani jest? Wzywam panią, pani Doroto, póki jest wolne miejsce. Panie Bartoszu, no albo tytuł się zdobywa na określony czas, albo mistrz broni tytułu, no. Bo będzie mi za łatwo. Może być pani Ewa, panie Bartoszu. Tylko żeby się zgłosiła. Tylko pani Ewy to ja dawno nie widziałem. Ostatnio się okazało, że zawodnik Nantes czy Nanes to była pani z Ukrainy chyba. Tylko panie Bartoszu, pan się pospieszy, no bo wszyscy czekamy. Nie znam panie Bartoszu, pana Juchniewicza osobiście. Zaraz, zaraz. Którego pana Juchniewicza? Którego, panie Bartoszu? Jeżeli znam, to go 30 lat nie widziałem. Chyba nie wiem, panie Bartoszu. Szybciutko. No gdzie ta osoba? Bo się ludzie denerwują. Nie wiem, co się stało z panią Janną. Rozpłynęła się. I pan Zdzisio też się rozpłynął. Trzeba wziąć pod uwagę, panie Bartoszu, że od jakiegoś czasu, od 8 lat przynajmniej, jak nie od 10, jestem pasywny turniejowo. Znałem, panie kapitanie. Znałem też takich słabowidzących, co jeżdżą samochodem. Z niewidomym gra... O, ktoś mi uciekł już. Proszę, zdenerwował się. Ktoś zdenerwował się i poszedł sobie. Już nawet nie wiem kto. A, pan Mateusz się zdenerwował i poszedł. Panie Mateuszu, jeszcze raz. No szybciutko. No to tak właśnie robi te różne niespodzianki. Dobra, czekam minutę. Ja też jestem raczej cierpliwy. Czekam minutę i startujemy. Trzydzieści sekund. Pięćdziesiąt
15. Chyba nikt nie przyjdzie. A moje ptaszki już nie śpiewają o 9. Przesunąłem czas i przesunął się zegar o 2 godziny. Dobra, no to lecimy. Nikt nie wszedł. Startujemy. Dlatego trzeba grać na osobnym zegarze, panie Przemy. Trzeba grać na osobnym zegarze. I na osobnej szachownicy trzeba grać. I wtedy się ruchy mówi. I wtedy on sobie maca i szachownicę, i zegar. On ma do tego prawo. Jemu jest bardzo ciężko grać. A w ogóle jak grałem z niewidomymi, zawsze się źle czułem. Co by nie mówić, jest im ciężko. Tu sobie zraszuję. Oj, straciłem hetmana. I tego. A tu nie. Naprzód. Naprzód. O, i to jest ciekawa pozycja z panem Buraczkiem. Może tak póki co. To może D4. Zaryzykujemy, czy D3. A D4. Przepraszam. Bijemy. Naprzód. Bijemy.
Zruszujmy sobie. Roszada nam się udała. I co ja mam z tym zrobić? Koniec E7. Miałem iść na D3 i tak. Odbijam. Tu, dlatego. No trudno, no idę tu. Mogę. Mogę. Bronię.
Oj, oj, oj. Jak tak można? Nieeleganckie to nie ma B5. H6. H6. I co teraz? Czego nie dam? Panie Magostil, sumienia pan nie ma. Panie Magostil, jak panu nie wstyd? No muszę dać jednego szacha. Nie? Przecież można było odejść królem, panie Magosti. Można było odejść królem. Dziękuję za dyspensę. Szaszek grozi. Co za niedobry człowiek. Naprawdę z serca gram. Już chciałem poddać, panie Magosti. A6. A jeszcze tu. Ojejku. Jakbym zrobił odwrotną roszadę. Pięknie, pan Magosti. Trudno, pan stawia mata. No jeszcze jednego szaszka dam.
Bo szaszka trzeba dać. Dziękuję Pani Magostil, bardzo ładnie Pan to zrobił. No to tu rentgenem na hetmanka. Roszada. O, też bym zrobił roszadę. Roszada jest dobrym posunięciem. Wieża E8. Bardzo ładnie.
Co, hetman mi się zaplątał? Ojoj. Ojoj, uciekam. Tu. Coś radośnie dzisiaj gram. Tobie. Coś wygra? Jedną przegrałem. Nic nie wygrałem. Ajajajajajaj. Król F8.
Wieża A5. Też bym tak zagrał. Nie rozumiem tego ruchu, gram tak. Teraz mi się czas skończy i tyle tego będzie grania. F6, no F6 to miły ruch. F6 to miły ruch. Coś mi myśli.
Nawala. Jak tu mam grać z taką nawaloną myszą? A no właśnie. Wieżę? No jak można moją wieżę bić? Ojejku. Jak można bić moją wieżę, panie Mateuszu? Jeszcze tu zagrałem. Nie, no to trzeba, to ostatnia? To tylko mogę walczyć tak. W tym nierównym pojedynku. No tak. Się każdy zdenerwował. No tak, ale to się skończyło. Cieszę się, panie Marcinie, że pan wygrał. Jakieś trudne pytanie, bo bym skończył, jestem taki już zmęczony.